Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym wykładzie z cyklu Bliżej Nauki. Dzisiejszym wykładowcą jest pan profesor Michał Praszałowicz, który jest kierownikiem Zakładu Teorii Cząstek w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią i fenomenologią oddziaływań silnych. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest rozpraszanie przy wysokich energiach oraz tak zwane modele efektywne używane do opisu własności cząstek elementarnych. Profesor Praszałowicz pracował w renomowanych ośrodkach zagranicznych, w ośrodku w CERN pod Genewą oraz jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, a później jako stypendysta Fulbrighta Brockhaven National Laboratory w USA. Był także stypendystą Fundacji Humboldta. Natomiast temat dzisiejszego wykładu to jest kręte drogi nauki od Marii Skłodowskiej-Curie do Petera Higgsa, ale zanim oddam głos panu profesorowi, jeszcze zapowiem, że na końcu wykładu będzie taki mini konkurs. Pan profesor zada jedno pytanie. Kto odpowie w sposób właściwy, otrzyma nagrodę książkową. Bardzo proszę, panie profesorze. Raz. Proszę Państwa, to pytanie będzie bardzo łatwe i żeby wygrać tą książkę, to jedyne, co trzeba zrobić, to się szybko zgłosić, dlatego że jeżeli Państwo przegapią, to trudno. Ja chciałem od razu zgłosić pewne zastrzeżenie takie formalne, mianowicie mój wykład nie będzie tak dokładnie o nauce samej, tylko o tym, jak ta nauka się tworzy. I wybrałem ten temat dlatego, że po pierwsze ta dziedzina, o której chcę mówić, to jest historia oddziaływań fundamentalnych. To jest pasjonujący splot zamierzonych i przypadkowych odkryć, obserwacji, rozwoju technik doświadczalnych i nowych technologii, w tym także informatycznych, rozwoju teorii na różnych poziomach abstrakcji, no i także synergia z innymi dziedzinami nauki. Więc to jest bardzo fascynujący proces, jak ten dział nauki się rozwijał i jak wpływał na ludzi, którzy się zajmowali tą dziedziną i jak oddziaływał z otoczeniem. Drugi powód, który mi przyświecał, to jest historia badaczy, którzy tak naprawdę, wydaje mi się, że w momencie, kiedy Państwo czytają jakieś popularno-naukowe opracowania, oglądają filmy popularno-naukowe, chociaż to już się troszkę zmienia teraz, to na ogół ci ludzie są przedstawiani jako tacy niemalże z brązu. A tymczasem to są ludzie, którymi targają namiętności, którzy popełniają błędy, którzy albo się do tych błędów przyznają, albo się nie przyznają. Wśród tych naukowców, wśród laureatów Nagrody Nobla byli działacze pokojowi i naziści, zdeklarowani naziści. Ale proszę Państwa, głównym powodem, dla którego wybrałem właśnie ten temat, to jest to, żeby Państwa przekonać i pokazać Państwu, że rozwój nauki nie dokonuje się w sposób liniowy. Mimo że wydaje się, że nauka to jest taki uporządkowany system, trochę taki jak matematyka, że mamy założenia, twierdzenia, jakieś tam metody rozumowania, to tymczasem okazuje się, że jak stajemy przed pewnym nowym faktem, to jesteśmy kompletnie bezradni, mimo że mamy całe mnóstwo bagażu doświadczenia, umiejętności prawda, jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, to dopóki nie rozwiążemy tego problemu, to często nie wiemy w ogóle, jak go ugryźć. I mam nadzieję, że kilka takich przykładów Państwu tutaj pokażę z tej dziedziny. I teraz muszę powiedzieć, że przygotowując ten wykład, okazało się, że mam materiału przynajmniej na 3 czy 4 godziny. I musiałem wybrać w związku z tym zrobić jakiś skrót, żeby Państwa nie zanudzić. I wydawało mi się, że najlepiej prześledzić te trzy wątki, o których powiedziałem, na kilku przykładach odkryć, które były dokonywane z końcem XIX, na początku XX wieku aż do dzisiaj.
I pierwszy przykład, który chciałem Państwu przedstawić, to jest przykład szczególnie nam bliski, mianowicie zawartej w tytule Marii Słodowskiej-Curie i o jej mężu Piotrze, którzy, jak Państwo zapewne wiedzą, otrzymali Nagrodę Nobla w 1903 roku za, i tutaj przetłumaczyłem ze strony noblowskiej, w uznaniu niezwykłych wspólnych zasług w dziedzinie badań zjawisk promieniowania odkrytych przez profesora Becquerela. I oni dostali tego Nobla wspólnie z Henri Becquerelem. Dla porównania jeszcze tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę, że Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku i pierwszym laureatem Nagrody Nobla z fizyki był Röntgen. Czyli nagroda dla małżeństwa Curie była właściwie trzecią nagrodą Nobla, no ze wszystkich dziedzin oczywiście, ale nas interesuje fizyka. Dla porównania Einstein, który był 12 lat młodszy od Marii Curie, dostał Nagrodę Nobla w 21 roku. No więc, proszę Państwa, nasza historia właściwie zaczyna się od odkrycia rentgena, ale nas bardziej będzie interesowało odkrycie Henri Becquerela w 1896 roku i tu jest już pierwsza niespodzianka, odkrycie zrobione przypadkiem. Mianowicie Becquerel testował hipotezę, że pewne związki uranu pochłaniają energię promieniowania słonecznego, gromadzą tą energię, a następnie w jakiś sposób wypromieniowują. No i jak zbadać, że pojawia się takie promieniowanie? Umieszczał te próbki w sąsiedztwie klisz fotograficznych, te klisze się zaczerniały. Otóż doświadczenia te wykonywał właśnie w roku 96, na początku roku 96 i jak twierdzą historycy nauki, w tym okresie, w lutym akurat panowała w Paryżu brzydka pogoda, on tych próbek nie mógł naświetlać, w związku z tym eksperyment nie mógł zostać wykonany, ale przypadkiem trzymał te klisze akurat przy tych solach uranu. No i wywołał je i zobaczył, że mimo, że one nie były naświetlone, te próbki, to klisza się zaczerniła. Czy to był rzeczywiście przypadek? Trudno tak do końca powiedzieć. Przygotowując się do tego wykładu, zajrzałem do książki profesora Wróblewskiego, Historia fizyki. Wspaniała książka, jeśli Państwa te rzeczy interesują, to serdecznie polecam. Otóż z jakiegoś dziwnego powodu Becquerel poleciał do tego swojego laboratorium wywoływać te klisze w niedzielę. I okazuje się, że przed nim był zupełnie mi nieznany i chyba wielu nawet fizykom nieznany człowiek, który się nazywał Abel Nils de Saint-Victor, który już zaobserwował jakieś dziwne zamglenia kliszy, które były w pobliżu uranu. No tak czy inaczej, odkrycie Becquerela niewątpliwie, znaczy odkrycie promieniowania, rozpadów promieniotwórczych, bo to było promieniowanie, które się brało z rozpadu uranu, jest oczywiście w historii najważniejsze. On je ogłosił, następnie badał to promieniowanie. Później, proszę Państwa, pojawia się na scenie Ernest Rutherford, Nowozelandczyk, który pracuje w tym czasie w Manchesterze, który stwierdza, że to promieniowanie ma trzy składowe, które nazwał alfa, beta i gamma. Dzisiaj wiemy, że alfa to są jądra helu, beta to są elektrony, a gamma to jest promieniowanie elektromagnetyczne. Również małżeństwo Curie zajmowało się badaniem własności promieniowania, wtedy nazywanego promieniowaniem uranowym. Ale proszę Państwa, całej tej historii tutaj nie byłoby, gdyby nie Maria Skłodowska-Curie. Już wtedy Curie, ponieważ w 1895 roku wyszła za mąż za Piotra Curie, który był znanym fizykiem. On na przykład odkrył tak zwane zjawisko piezoelektryczności, czyli pojawienia się napięcia przy ściśnięciu pewnych materiałów. Do dzisiaj używane jest to zjawisko na przykład do budowy pewnych zapalniczek, jeśli ktoś pali papierosy. Otóż Maria Skłodowska-Curie wtedy właśnie w
w 1896 roku ukończyła pracę dyplomową, która była poświęcona badaniu własności magnetycznych hartowanych stali, czyli to była praca w zasadzie o taka z zastosowań i rozglądała się za tematyką badawczą do doktoratu. I w tym czasie, mimo że to odkrycie Becquerela dzisiaj wydaje się nam takie ważne, to cały świat oszalał na temat, na punkcie promieniowania rentgena. Wszyscy robili, to była rzecz dosyć, no niesłychanie spektakularna, prawda, można było robić zdjęcia, takie słynne zdjęcie rentgena, pierwsze to jest zdjęcie jego żony z pierścionkiem, prawda, widać te wszystkie kości, no to co Państwo zresztą doskonale wiedzą, jak to wygląda. No więc badanie własności tego promieniowania i tak dalej, to zajmowało głównie fizyków i ten temat promieniowania uranowego leżał odłogiem. I Maria zaczęła się tym zajmować, no ona była człowiekiem bardzo systematycznym, tak wygląda z tych wszystkich historii, o które o niej przeczytałem. I zauważyła jedną rzecz, mianowicie, że jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, że w przeciwieństwie do Becquerela, który zauważył to promieniowanie przy pomocy, jak powiedziałem, kliszy fotograficznej, ona miała do dyspozycji urządzenie zwane elektrometrem. Piotr Curie był właśnie znakomitym specjalistą od budowy aparatury badawczej. Zbudowali z jakichś tam puszek po konserwach te elektrometry, które pozwalały mierzyć natężenie tego promieniowania. Czyli można było prowadzić badania ilościowe, a nie tylko powiedzieć, że o, jest jakieś promieniowanie. I ona zaczęła bardzo systematycznie badać różne próbki substancji promieniotwórczych. To były jakieś tam sole rudy uranu. I stwierdziła, że zjawisko, które jest w zasadzie jakby wbrew intuicyjne, mianowicie, że intensywność tego promieniowania nie jest proporcjonalna do ilości uranu, który jest zawarty w tych próbkach. Na przykład jakieś tam sole uranu promieniowały znacznie silniej niż sam uran, który był w tej samej ilości, co ten uran w tych próbkach. No i to doprowadziło Marię i Piotra Curie, który się tym natychmiast zainteresował, do stwierdzenia, że tam muszą być jakieś inne pierwiastki promieniotwórcze. I prowadząc bardzo szczegółowe badanie tego promieniowania, doszli do wniosku, że tam musi być rad, a potem drugi pierwiastek, który nazwali polonem. To były wszystko badania chemiczne. Wówczas jeszcze rad jako metal nie został wyseparowany. Natomiast oni mieli absolutną pewność, że to są nowe pierwiastki. No i za to odkrycie otrzymali Nagrodę Nobla. W 1903 roku Piotr Curie dostał pocztą pantoflową wiadomość, że jest rozważany do tego, żeby dostać Nagrodę Nobla. No i tutaj stwierdził, że będzie skandal, jeśli tej nagrody nie dostanie jego żona i skierował list do Komitetu Noblowskiego, w którym napisał, jeśli to prawda, że myśli się poważnie o mnie, wyrażam stanowcze życzenie, bym był brany pod uwagę wspólnie z panią Curie w uznaniu dla naszych wspólnych badań nad ciałami promieniotwórczymi. No jak państwo wiedzą, z tej pierwszej linijki ta interwencja zakończyła się sukcesem. Małżeństwo Curie odebrało Nagrodę Nobla, właśnie nie odebrało, ponieważ odebrał tą nagrodę za nich ambasador Francji. Piotr Curie pojawił się w Sztokholmie dopiero w 1905 roku i wtedy wygłosił wykład noblowski, w którym już ostrzegał, że to zjawisko promieniowania może mieć zastosowania niekoniecznie pokojowe, znaczy niekoniecznie naukowe. Ale proszę Państwa, te odkrycia wzbudzały ciągle sceptycyzm, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę, to były badania z pogranicza chemii i fizyki. Nagroda jest z fizyki. Chemicy byli trochę obrażeni na to, że to była nagroda przyznana z fizyki, ale równocześnie byli zaszokowani tym, że pierwiastki mogą zmieniać swoją naturę. No, rozpad promieniotwórczy polega na tym, że jądro jednego pierwiastka zamienia się na jądro jakiegoś innego pierwiastka. Proszę Państwa, cała współczesna chemia powstała w opozycji do alchemii, gdzie próbowano, prawda, z ołowiu zrobić złoto. Otóż takim sceptykiem był
Takim sceptykiem był Mendelejew, który osobiście przyjechał do Paryża, żeby zobaczyć, co to małżeństwo Curie wyprawia i jak to jest możliwe, że mogą zamieniać pierwiastki jedne na drugie. Sceptyczny był także William Thomson, Lord Kelvin, który uważał, że tak naprawdę to oni odkryli bizmut, a nie żaden rad. To jest pierwiastek zbliżony do radu. I ogłosił to, proszę Państwa, w liście do Timesa, tu jest fragment tego listu. To zresztą był dziwny, dosyć popularny sposób komunikowania się przez naukowców w zwykłej, codziennej prasie. To oświadczenie Lorda Kelvina, który był bardzo wpływowym naukowcem, powoduje, że Maria Skłodowska-Curie się w sobie zacięła i postanowiła udowodnić, że to rzeczywiście są nowe pierwiastki. I proszę Państwa, to jest jedna z cech, o której jeszcze pewnie będziemy sobie mówić, że nie wystarczy być zdolnym i wykształconym, ale trzeba być upartym i trzeba mieć siłę, żeby przeciwstawiać się autorytetom. Sytuacja jednak zmienia się dramatycznie, ponieważ w 906 roku umiera Piotr Curie, ginie w wypadku, wpadając pod powóz konny, a Maria podejmuje pracę nad wyodrębnieniem metalicznego radu. Proszę Państwa, to jest niesłychanie trudny proces, ponieważ rad jest bardzo, jest go bardzo niewiele w tych próbkach, w tych rudach. I żeby go wyodrębnić, to trzeba było tony takiej papki sprowadzanej z Czech przerabiać i poddawać obróbce chemicznej. Żeby Państwu uzmysłowić, jaki to jest trudny proces, to powiem tylko tyle, że w 20 latach Maria Skłodowska-Curie pojechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zbierała pieniądze, żeby otrzymać rad do swojego instytutu radowego w Paryżu. I wówczas uzbierała pieniądze podczas tej podróży po Stanach Zjednoczonych na 1 gram radu i ten 1 gram radu kosztował 100 tysięcy ówczesnych dolarów. 100 tysięcy dolarów za jeden. No więc ona musiała taką pracę włożyć, równoważność 100 tysięcy dolarów, żeby wyekstrahować metaliczny rad, co się udało w 1910 roku. I w 1911 roku dostaje drugą Nagrodę Nobla, tym razem z chemii, za wkład w rozwój chemii poprzez odkrycie radu i polonu oraz badania natury promieniowania, badania natury tych pierwiastków. Ale z tą Nagrodą Nobla, proszę Państwa, związana jest pewna historia obyczajowa. Otóż Maria po śmierci Piotra przez długi czas była w żałobie, ale w pewnym momencie poznała Paula Langevena, wybitnego francuskiego matematyka, który w tym czasie był w zasadzie w separacji ze swoją żoną. No i między Marią Skłodowską-Curie a Piotrem Langevenem nawiązuje się romans. I proszę Państwa, tutaj jest też niesłychana historia. Mianowicie ten romans jest udokumentowany, dlatego że oni wymieniali listy. I te listy odkryła żona Langevena, Jean. No i w zasadzie wiedziała, że on ma romans z Marią Curie, ale nic nie robiła, dopóki nie dowiedziała się, że na pierwszym kongresie Solvaya, i tu może dwa słowa powiem, kto to był Solvay, to był przemysłowiec duński, który wspierał rozwój nauki poprzez organizowanie mniej więcej co dwa lata kongresów, na które zapraszał najwybitniejszych naukowców z dziedziny fizyki i chemii, żeby dyskutowali o tym, o najnowszych odkryciach. Widzą tutaj Państwo Marię Curie, widzą Państwo Einsteina, tu jest też Langevin, Kamerling, Onnes to jest odkrywca, odkrywca nadciekłości, Rutherford, o którym już mówiliśmy i jeszcze kilku innych. Jak się o tym dowiaduje żona Langevena, to wysyła te listy do znajomego dziennikarza, który je publikuje w gazecie. Wywiązuje się skandal i to taki skandal, który ma podtekst zarówno, powiedziałbym, antyfeministyczny, jak i nacjonalistyczny. Przeczytajmy sobie, proszę Państwa, fragment z jednej z gazet francuskich. Nikt we Francji nie powinien przejmować się, że Maria Curie zostanie przez ten skandal zmuszona do opuszczenia kraju.
Bo martwić się należy raczej o francuską matkę, czyli o żonę Langevena. Zresztą chodzą słuchy, że oni nie byli dobrym małżeństwem i nawet widziano Langevena z podbitym okiem w wyniku jakichś kłótni. No więc mówienie, że to Maria Curie rozbiła ten związek, to jest grube nadużycie. No i tutaj piszą dalej, że sympatie opinii publicznej są po stronie tej matki, a nie cudzoziemki. Proszę Państwa, Maria wraca z kongresu Solveja i w zasadzie nie może dojść do domu, ponieważ pod domem są demonstracje, rzucane są kamienie i wykrzyczane hasła wracaj do Polski. Ona się wyprowadza do swojej przyjaciółki Marguerite Borel. Ci z Państwa, którzy trochę znają matematykę, to wiedzą, że Emil Borel był wybitnym matematykiem, a jego żona, Marguerite, była córką profesora Appla, który wówczas był rektorem Uniwersytetu w Paryżu. I on pod wpływem tego całego skandalu usiłuje zwolnić Marię Skłodowską-Curie z katedry, którą ona objęła po śmierci Piotra. I wówczas, no i tutaj zaraz Państwu przeczytam, bo mam ściągę, jego córka zwraca się do niego i to wszystko jest udokumentowane. Wtedy ludzie naprawdę bardzo dużo pisali i te dokumenty są i można je znaleźć. Myślę, że teraz byłoby tego z tym gorzej, chociaż maile może też istnieją. Mówi do niego tak. Jeśli ugniesz się przed tym idiotycznym ruchem nacjonalistycznym, nie zobaczysz mnie do końca mego życia. No apel się rzeczywiście nie ugina. Maria Curie zostaje na uniwersytecie, ale przewodniczący Komitetu Noblowskiego pisze do niej, żeby nie przyjeżdżała odbierać tej Nagrody Nobla. Pierwszą Nagrodę Nobla nie przyjechała, bo miała robotę, ale po drugą się wybiera przyjechać i pisze, że wydaje mi się, że krok, który pan mi doradza, byłby poważnym błędem, albowiem nagroda jest przyznana za badania naukowe, a nie za moje życie osobiste. I jedzie do Sztokholmu. Tutaj mają Państwo ten noblowski dyplom. I tu jest też zresztą ciekawe to, że ona jest tutaj wymieniona jako Maria Skłodowska-Curie. Rzeczywiście używała dwojga nazwisk. To czasem jest dosyć kontrowersyjne, czy ona była we Francji już tylko Curie, czy też Skłodowska-Curie. Związek z Polem Langevenem powoli wygasa. Ten związek, nazwijmy to ten romans, ale związki z rodziną Langevena nie. Dlatego, że w 20 latach Langevin stawia się, prosi swojego Marię Curie, żeby zatrudniła jego najlepszego studenta, Fryderyka Joliot, który później żeni się z córką Marii Curie Skłodowskiej, Ireną, i wspólnie dostają Nobla, małżeństwo, występują w nauce wspólnie jako małżeństwo Joliot-Curie, dostają Nobla za tak zwaną promieniotwórczość sztuczną, w przeciwieństwie do promieniotwórczości naturalnej, gdzie rozpadają się w sposób naturalny pewne pierwiastki, oni dostają Nagrodę Nobla za promieniotwórczość sztuczną. Powiem tylko, że dwukrotnie rozminęli się z Nagrodą Nobla, bo prawie odkryli neutron. Neutron przypisujemy dzisiaj, znaczy słusznie, odkrycie neutronu dokonał Chadwick w laboratorium Rutherforda. A drugi raz minęli się z Nagrodą Nobla, ponieważ praktycznie zauważyli w swoich kliszach, na które naświetlali, antyelektron, czyli pozyton. Za odkrycie pozytonu nagrodę dostał Anderson, no, a oni po prostu to przeoczyli. Z ich związku rodzi się córka Helena, która wychodzi za mąż za wnuka Langevin. Helena zresztą była w Polsce nie tak dawno. To jest osoba, która stała na czele takiej organizacji we Francji, która się nazywa CNRS. To jest instytucja, która po prostu funduje badania naukowe. Proszę Państwa, w tych trudnych chwilach Marię Curie wspierał bardzo Einstein, z którym ona się na tym kongresie solwajowskim zaprzyjaźniła. Między innymi też dlatego, że życie prywatne Einsteina zaczynało się rozpadać. I tutaj trzeba też podkreślić właśnie ten taki kontrast między Einsteinem jako geniuszem w nauce i człowiekiem trochę bezradnym w życiu osobistym. Otóż Einstein
poznał podczas studiów w Zurichu Milewę Marić, która była studentką z Serbii. Miał z nią nieślubną córkę, o czym nie wiedziano gdzieś do lat 80. naszego wieku, znaczy poprzedniego wieku. Ta córka prawdopodobnie zmarła, urodziła się w Serbii i zmarła na jakąś chorobę, będąc dzieckiem. Aczkolwiek jeszcze po śmierci Einsteina zgłaszały się kobiety, które twierdziły, że one są właśnie prawdopodobnie córką Einsteina. Później się ożenił z Milewą, miał z nią dwóch synów, z których jeden spędził w zasadzie całe swoje dorosłe życie w domu dla osób psychicznie chorych, traktowany elektrowstrząsami. Taka była metoda leczenia depresji wówczas, ze stosunkowo nikłym zainteresowaniem ojca jego losem. No ale Einstein oczywiście, jeśli chodzi o naukę, był geniuszem i w jego życiu taki chyba najważniejszy rok, to jest ten słynny Annus Mirabilis, cudowny rok 905, kiedy on napisał cztery prace. Tutaj te daty odnoszą się do daty złożenia prac do druku. Te tytuły podałem w oryginale po niemiecku. Pierwsza praca to jest interpretacja zjawiska w którym elektrony są wybijane przez światło z powierzchni metalu. To jest efekt fotoelektryczny, który się nie dało wytłumaczyć przy pomocy założenia, że światło jest falą. I Einstein wprowadza zupełnie rewolucyjne podejście, mianowicie mówi, że światło to jest zbiór cząstek, które nazywa fotonami. To wzbudza na początku wielkie kontrowersje, ale w końcu później za tą pracę dostaje Nagrodę Nobla. Następna praca to jest o ruchach Brauna. To jest znowu praca, która jest nowatorska w tym sensie, że on bada ruchy zawiesi w cieczach. Cieczy uważano za ośrodki ciągłe. Otóż badanie tych przypadkowych ruchów tej zawiesiny w cieczy było dowodem na to, że ciecz jest złożona z cząsteczek. Podobne badania prowadził Smoluchowski, patron naszego instytutu. Także równania, które Einstein wówczas wyprowadził, znane są dzisiaj pod nazwą równania Einsteina-Smoluchowskiego. I wreszcie, proszę Państwa, w czerwcu pojawia się praca na temat elektrodynamiki cząstek ciał w ruchu. I to jest sformułowanie szczególnej teorii względności. Ostatnia praca to jest praca, w której pojawia się ten słynny wzór E równa się mc2, w której Einstein bada zależność energii i masy. Otóż, proszę Państwa, kilka słów na temat teorii względności, dlatego że za chwilę będziemy sobie chcieli odpowiedzieć, czym się różni szczególna teoria względności od ogólnej teorii względności. Otóż, proszę Państwa, w fizyce są pewne stwierdzenia, które zależą od obserwatora, a są pewne stwierdzenia, które są obiektywne i od obserwatora nie zależą. Na przykład z mojego punktu widzenia to krzesło znajduje się przed tą szafką. Natomiast Państwo na pewno uważają odwrotnie, że ta szafka znajduje się przed krzesłem. I tutaj moglibyśmy się bardzo długo kłócić, kto ma rację, ale proszę Państwa, jest jedna rzecz, która nie zależy od tego, czy Państwo siedzą tu, czy ja stoję tam, mianowicie odległość krzesła od tej szafki. Jest pewna niezmienniczość, mianowicie jeżeli ja tę całą podłogę bym obrócił, to znowu się zmieni jakby ta własność, co jest przed, a co jest za, a odległość pozostaje niezmiennicza. Otóż Einstein stwierdził, że prawa fizyki powinny być niezmiennicze, niezależne od tego, czy układ spoczywa, czy w jakimś innym układzie, który względem niego porusza się ruchem jednostajnym. I żeby to jakoś skwantyfikować, to stwierdził, że światło w każdym z tych układów w tym samym czasie musi przebiec taką samą odległość. No i proszę Państwa, to prowadzi do różnego rodzaju, można powiedzieć w cudzysłowie, paradoksów. Mianowicie to, że czas w układzie poruszającym się płynie jakby z innym rytmie niż w układzie spoczywającym, że skracają się lub wydłużają długości. Te wszystkie własności były już częściowo znane z prac Lorenza i Fitzgeralda, ale one się jakby tutaj skumulowały z tą główną zasadą niezmienniczości praw fizyki względem tego, czy one są w układach inercjalnych. I teraz od razu powstaje pytanie, no dobrze, ale dlaczego
tylko układy inercjalne. A co się dzieje w układzie, który przyspiesza? I tutaj, proszę Państwa, pojawia się właśnie metoda naukowa Einsteina, która sprowadza się do tego, co się nazywa czasem z niemiecka Gedankenexperiment, czyli pomyślane eksperymenty, gdzie on po prostu pokazywał intuicyjnie, co się stanie. I to jest ten słynny eksperyment z windą. Mianowicie winda służy Einsteinowi po to, żeby odizolować obserwatora od otoczenia. Żeby on nie wiedział, co się z nim tak naprawdę dzieje. Dzisiaj może raczej powinniśmy powiedzieć, że mamy kapsułę, którą umieszczamy gdzieś w kosmosie, i ten obserwator nie wie, co my tam wokół niego robimy. I teraz pierwszy eksperyment pomyślany polega na tym, że podkładamy mu ziemię pod tą kapsułę. No i wtedy on nagle zaczyna odczuwać grawitację, prawda, chodzi tak, jak ja tutaj chodzę po tej podłodze. Robimy drugie doświadczenie, proszę Państwa, nie podkładamy żadnej ziemi, tylko przyspieszamy tą windę i ona się porusza do góry z przyspieszeniem ziemskim. Otóż okazuje się, że on ma dokładnie takie same odczucia, tak jakby zadziałała grawitacja. I Einstein od razu zrozumiał, że musi być jakiś związek między przyspieszeniem a grawitacją. I pracował nad tym, jak to sformalizować. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, zauważył jedną rzecz, że jeżeli w takiej windzie, która się porusza do góry, ja wystrzelę promień z lasera, to ponieważ ja przyspieszam, to ten promień formalnie się zakrzywi w dół. Ponieważ się zakrzywia w układzie przyspieszonym, to znaczy, że się musi zakrzywiać również na skutek grawitacji. No i to były, proszę Państwa, twierdzenia, które on sformułował, badając teorię względności w latach, znaczy formułując ogólną teorię względności w latach 1911-16. Mogą się Państwo zapytać, a co robił między 1905 rokiem a 1911? Otóż zajmował się mechaniką kwantową, której zresztą bardzo nie lubił i na stare lata bardzo ją krytykował. Otóż ta jego teoria miała dwie konsekwencje. Po pierwsze przewidywała zjawisko, które było już znane astronomom, mianowicie precesję orbity Merkurego, ale również przewidywała to, co powiedziałem, to zakrzywienie światła przez ciała, przez masy. Oczywiście to jest efekt bardzo mały, więc masa musi być duża. Jakąż mamy kosmiczną masę w pobliżu? Ano Słońce, czyli światło z jakichś odległych gwiazd przechodzące w okolicy Słońca powinno się zakrzywiać, ale tego się nie da zobaczyć, bo Słońce nam te gwiazdy zaślepia. W związku z tym trzeba to takie doświadczenie zrobić przy zaćmieniu Słońca i rzeczywiście w 1914 roku miało być zaćmienie najlepsze na Krymie i Erwin Freundlich, astronom, wybiera się z grupą badaczy na Krym, żeby zrobić zdjęcia gwiazd podczas zaćmienia. I proszę Państwa, na szczęście i na nieszczęście wybucha I wojna światowa. Freundlich jest internowany jako szpieg. Proszę Państwa, sobie wyobrażają, że pojawiają się na Krymie, no nawet dzisiaj jakby się pojawili z jakimiś aparatami, prawda, jakimiś potężnymi kliszami, w ogóle ekipa z Niemiec, a nagle Niemcy są w stanie wojny z Rosją. A więc to jest nieszczęście. No, szczęście polegało na tym, że bardzo szybko go wymieniono na jakichś innych jeńców i on wrócił do Berlina. Ale nieszczęście byłoby wtedy, gdyby on to zmierzył, dlatego że Einstein wtedy jeszcze w 1914 roku nie dysponował poprawną teorią względności i zakrzywienie, które wyliczył, było niedobre i Freundlich by to zmierzył i byłaby niezgodność. Tak naprawdę teorię względności Einstein zbudował pod koniec roku 1915 w listopadzie, kiedy wygłaszał wykłady dla Pruskiej Akademii Nauk. Zaczynał te, można powiedzieć, że zawracał ludziom głowę, bo zaczynał wykłady mając niepoprawne równania, natomiast miał tą świetną intuicję i cały czas poszukiwał poprawnego sformułowania matematycznego. I nawiązał kontakt z Davidem Hilbertem, który był bardzo znanym matematykiem w Getyndze, o którym się mówi nawet, że pierwszy napisał poprawne równania przed Einsteinem. No ale oczywiście intuicja, jakby fizyka, zjawiska fizyczne, które stoją za tymi równaniami, to wszystko jest dzieło myśli Einsteina. No i w 1916 roku już ta praca Einsteina została, te wykłady zostały opublikowane i
W 1919 roku Sir Arthur Eddington z Cambridge pojechał na wyspę książęcą, to jest w okolicach równika na wschód, na zachód od Afryki, i dokonał pomiarów, które potwierdziły teorię Einsteina. Zresztą miał olbrzymie kłopoty, żeby w ogóle zebrać pieniądze na tą wyprawę, dlatego że o ile, proszę Państwa, Einstein w Niemczech funkcjonował jako żydowski naukowiec i tacy wybitni laureaci Nagrody Nobla jak Philipp Lenard i na przykład Johannes Stark, o których Państwo się może nawet uczą w szkole, albo w każdym razie na wykładach fizyki, którzy byli nazistami, uważali, że nie należy w ogóle dopuszczać Żydów do prowadzenia badań naukowych. Natomiast dla Anglików był niemieckim naukowcem, a niemieccy naukowcy, w tym Fritz Haber, byli odpowiedzialni za syntezę gazów bojowych, które zostały użyte przeciwko aliantom pod Ypres, prawda? Niemniej jednak ta... No i jeszcze jedna rzecz. Anglicy uważali, że ostateczną teorię grawitacyjną opracował Newton, a to jest wyjście poza teorię Newtona. Czyli co to, niemiecki naukowiec będzie obalał teorię naszego Newtona, no ale Eddington ich sprytnie przekonał, że on raczej idzie potwierdzić teorię Newtona, bo na pewno Einstein nie ma racji. Ale Einstein, proszę Państwa, nie miał racji również... I to już naprawdę nie miał racji, bo tutaj miał rację, w innej kwestii. Mianowicie w kwestii fal grawitacyjnych. Otóż już w 1916 roku napisał pracę, tutaj ona jest też po niemiecku, OTW, proszę Państwa, to jest skrót polski, to nie niemiecki, ogólna teoria względności, taki skrót używamy często dosyć. Tutaj jest napisane, że to jest takie przybliżone rozwiązanie równań grawitacji. Otóż równania Einsteina, opisujące Hilberta Einsteina, opisujące grawitację i zakrzywienie przestrzeni równocześnie, to są równania, które są bardzo trudne. Są nieliniowe równania różniczkowe. Naprawdę rozwiązanie tych równań to jest rzecz bardzo skomplikowana. No i Einstein to rozwiązał w takim przybliżeniu, że wszystkie tam występujące wielkości są małe, czyli że te fale grawitacyjne byłyby słabe. No i dostał rozwiązania, których nie był zadowolony, bo jego interesowało, czy będą istniały rozwiązania odpowiadające falom grawitacyjnym w pełnej teorii. Tego zadania podjął się, jak już wyjechał z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w Princeton, i wspólnie z Nathanem Rosenem napisał, Nathan Rosen to był fizyk amerykański, też pochodzenia żydowskiego, który akurat w tym czasie wykładał w Kijowie, jeszcze w Związku Radzieckim, już w Związku Sowieckim. Jeszcze były jakieś takie warunki, że można było jeździć tam i z powrotem. I napisali pracę, którą wysłali do czasopisma Physical Review pod tytułem Do Gravitational Waves Exist? Proszę Państwa, jeżeli jakaś praca z fizyki ma w tytule znak zapytania, to znaczy, że odpowiedź jest nie. No i rzeczywiście w domyśle nie istnieją. To zresztą potwierdzone jest nie tylko w konkluzjach tej pracy, ale również w liście do Maxa Borna, wybitnego fizyka, teoretyka, również z Göttingi, podobnie jak David Hilbert. Otóż, proszę Państwa, dzieje się rzecz, do której Einstein był zupełnie nieprzyzwyczajony. Mianowicie ta praca jest posłana do recenzji. Otóż w Niemczech prace nie były posyłane do recenzji, decydował zazwyczaj Max Planck albo któryś z innych wybitnych redaktorów. To było takie jedno z najważniejszych czasopism wówczas, Annalen der Physik. A tutaj nagle poszła praca do recenzenta i recenzent przysyła recenzję z uwagami, która ma 10 stron. I wykazuje Einsteinowi, że on popełnił błąd interpretacyjny, że tak naprawdę istnieją fale grawitacyjne. Einstein jest naprawdę wkurzony. Znaczy, to jest, proszę Państwa, coś, a skąd my wiemy o tym, że jest wkurzony? A dlatego, że odpisuje redaktorowi Physical Review, a cała korespondencja dotycząca tej pracy jest, proszę Państwa, po angielsku, ale ten list jest po niemiecku. I pisze tutaj mu tak, nie wiem czy Państwo, i nawet jest podkreślenie. Ci z Państwa, którzy może rozumieją, trochę znają niemiecki, to mogą docenić styl tego listu. Ja go przetłumaczyłem na polski. My, pan Rosen i ja, wysłaliśmy panu nasz manuskrypt do publikacji, a nie upoważniliśmy pana, aby pokazywać go fachowcom.
zanim zostanie on wydrukowany. Nie widzimy powodu, aby odpowiadać na skądinąd błędne wywody pańskiego anonimowego recenzenta. Z tego powodu postanowiłem opublikować tę pracę gdzie indziej. Wtedy nie było takich możliwości jak dzisiaj i wysyła tę pracę do czasopisma, które się nazywało The Franklin Institute Journal of Physics, czy Journal of Physics of Franklin Institute. Stosunkowo mało znane czasopismo, do dzisiaj chyba nieistniejące, dzisiaj już nieistniejące. Oczywiście praca jest przyjęta do druku i Einstein dostaje artykuł do korekty. W tym czasie pojawia się w Princeton Leopold Infeld. Leopold Infeld, później dyrektor i założyciel Instytutu Fizyki Teoretycznej w Warszawie, który jest w Stanach Zjednoczonych stypendystą. I Einstein go prosi, żeby dokonał no, tej korekty takiej, prawda, do druku. Otóż Infeld czyta tą pracę i nabiera coraz większych wątpliwości. W międzyczasie pojawia się to jest Infeld. Tutaj Einstein siedzi z Infeldem i dyskutują prawdopodobnie na temat tej pracy. Natomiast pojawia się jeszcze Robertson, który, jak się później okazało, był recenzentem tej pracy. To, że on był recenzentem tej pracy, to się okazało jakieś 10 lat temu, kiedy redakcja Physical Review przeprowadzała się do nowego pomieszczenia i znaleziono stare książki, gdzie było napisane, kto był recenzentem. To była informacja do mniej więcej jakieś niecałe 10 lat temu nieznana. Otóż Robertson, wybitnym fizykiem, wybitnym relatywistą, wykazał w tej recenzji i przekonał również Infelda, a później Einsteina, że był pewien błąd interpretacyjny w tej pracy i ta praca po korekcie, ale to jest, proszę Państwa, korekta do druku, oni w ogóle zmieniają tytuł. On Gravitational Waves. Nie Do Gravitational Waves Exist, tylko On Gravitational Waves. Ale proszę Państwa, Einstein w dalszym ciągu nie wierzy, że fale grawitacyjne istnieją. I można powiedzieć, że jest głównym hamulcowym, jeśli chodzi o poszukiwanie rozwiązań fal grawitacyjnych. I dopiero pod koniec lat 50. udaje się, dzięki między innymi pracom profesora Andrzeja Trautmana, znaleźć rozwiązania, które w pełnej teorii, ogólnej teorii względności zachowują się jak fale. Bardzo wiele pracy zaoszczędziliby Trautmann i inni ludzie, którzy byli zaangażowani w szukanie tych rozwiązań, gdyby, proszę Państwa, przeczytali pracę z 25 roku Brinkmana, który był matematykiem, który zajmował się geometrią przestrzeni zakrzywionych. Ogólna teoria względności jest właśnie sformułowana w języku krzywizny przestrzeni i tego typu pojęć i szereg wyników tej pracy w zasadzie fizycy musieli odkryć w tych latach 50. na nowo. Myślę, że Państwo wiedzą, że w roku 2017, czyli w zeszłym roku, trzech wybitnych fizyków, którzy pracowali nad tak zwanym eksperymentem LIGO w Stanach Zjednoczonych, zaobserwowali fale grawitacyjne i dostali za to Nagrodę Nobla. Tutaj mamy zdjęcie, jak wygląda to urządzenie. To są dwa takie spektrometry, które mają dwa ramiona prostopadle o mniej więcej 4 km długości. Jeden jest usytuowany w stanie Waszyngton, a drugi w Luizjanie pod Baton Rouge. No i teraz jak przychodzi fala grawitacyjna, to długości tych ramion się troszkę zmieniają i można to zobaczyć, ale ta fala grawitacyjna musi być z jakiegoś bardzo silnego źródła i tym źródłem w tym przypadku, w tych odkryć były czarne dziury, które po prostu rotując anihilowały i emitowały w tym procesie bardzo silną, jak na w ogóle, jeśli to można powiedzieć, że fale grawitacyjne są silne, to właśnie były te silne fale. Proszę Państwa, jesteśmy w 2017 roku, ale wróćmy na chwilę do lat 30., a właściwie może nawet wcześniejszych trochę, kiedy to z podręcznika Marii Curie-Skłodowskiej badano promieniotwórczość i okazało się, że są te trzy składowe, o których mówiłem. I to, co nas teraz na chwileczkę zainteresuje, to jest rozpad beta. Otóż, proszę Państwa, rozpad beta polega na tym, że pewne jakieś jądro A, no na przykład tryt, rozpada się na jądro B, które jest troszeczkę lżejsze, w związku z tym może się trochę poruszać i elektron
który porusza się bardzo szybko, ponieważ ma małą masę. Jeśli Państwo napiszą wszystkie zasady zachowania energii i pędu dla tego procesu, to okazuje się, że jeżeli znana jest masa tego jądra A i masa jądra B, to energia tego elektronu jest ściśle określona. Tymczasem już Chadwick, odkrywca neutronu, w 1913 roku dokonał pomiaru. Tutaj nie mam niestety oryginalnego wykresu Chadwicka, tylko z innej pracy, ale z tego samego okresu. Autorem jest Scott. To jest, proszę Państwa, ilość elektronów o określonej energii z takiego rozpadu. Miała być jedna określona energia, a okazuje się, że jest cały rozkład. No i to jest, proszę Państwa, problem, przed którym stają w 1935 roku fizycy, takie giganty jak na przykład Niels Bohr, który mówi, no dobrze, no to trudno, no energia widocznie jest niezachowana w procesach mikroskopowych. No ona jest zachowana, prawda, na co dzień, jak gramy w piłkę na przykład i kopiemy ją i tam jak chce polecieć gdzieś tam, to musimy odpowiednią siłę przyłożyć i tak dalej. Natomiast w procesach mikroskopowych widocznie nie jest zachowana. Proszę Państwa, to jest herezja. To jest absolutna herezja. Jak człowiek, guru fizyki kwantowej, możesz nagle powiedzieć, że jest niezachowana energia? Na ratunek przychodzi Pauli. Wolfgang Pauli był bardzo wybitnym, niestety krótko żyjącym fizykiem niemieckim. Do niego zresztą jeszcze wrócimy. Który mówi tak, aha, jeżeli by tutaj oprócz tego elektronu wyleciała jeszcze trzecia cząstka, która byłaby neutralna, czyli nie obserwujemy jej, ponieważ cząstka neutralna bardzo słabo oddziaływuje, no to oczywiście ona może zabrać część energii tego elektronu, czyli ten elektron może mieć energię trochę mniejszą, bo część energii zabierze mu neutrino. No i to w zależności jak ta energia się rozłoży, to energia elektronu może mieć taki rozkład, jak tam był na tym rysunku. No, pomysł oczywiście sam w sobie. Dzisiaj, proszę Państwa, ludzie nie mają najmniejszych obiekcji. Nowa cząstka, proszę bardzo, niech będzie. Jedna, druga, trzecia, tysiące. Wtedy zaproponowanie cząstki, której nie można zaobserwować, no to był psychologicznie pokonanie olbrzymiej bariery. Ale Pauli robi to jeszcze w bardzo nietypowy sposób. Otóż w 30 roku, on to proponuje w 30 roku, odbywa się w Tybindze w Niemczech kongres badaczy promieniowania. I Pauli miał niby na ten kongres przyjechać, ale nie przyjeżdża i pisze list do uczestników tego kongresu i w tym liście proponuje istnienie neutrina. To jest tutaj jeszcze ten rysunek, który zrobiłem. Otóż to niestety też nie widać, ale przeczytam jednak po niemiecku, to jest odpis tego listu, Liebe radioaktive Damen und Herren, czyli drogie radioaktywne panie i panowie. Znalazłem co prawda wątpliwe, ale jednak możliwe rozwiązanie, które ratuje zachowanie energii w rozpadzie beta. Rozważmy mianowicie możliwość, że mogą istnieć elektrycznie obojętne cząstki, które nazwę neutronami. Wtedy on je nazwał neutronami. Chadwick odkrył neutron w 1932 roku i wtedy tamta nazwa neutron została użyta do tego, co dzisiaj używamy, a tą cząstkę Pauliego nazwano neutrinem. No i w ten sposób można zrozumieć spektrum energii w rozpadzie beta. Ta cząstka musi mieć bardzo małą masę w dodatku. Oszacował to. Na koniec tego listu pisze, dlaczego nie pojawił się na tym zjeździe w Tybindze, żeby powiedzieć to osobiście. No, mówi, niestety nie mogę osobiście pojawić się w Tybindze ze względu na bal, który odbywał się w Zurychu z nocy 6 na 7 grudnia. Proszę Państwa, ja tę historię opowiadam studentom już od pewnego czasu. I właściwie do niedawna, do jakieś 2 lata temu, kiedy wpadła mi w ręce książka na temat Diraka, uważałem, że to jest taki właśnie przykład typowej nonszalancji geniusza, prawda? Taki jest wiersz Brunona Jasińskiego, idę młody, genialny, ręce trzymam w kieszeniach, tu neutrino, tu idę na bal, do widzenia. Otóż, proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Pauli w liście do przyjaciela swoim pisze, że neutrino było głupim dzieckiem kryzysu w moim osobistym życiu. Mianowicie miał na myśli po pierwsze samobójstwo jego matki, fakt, że jego ojciec wyszedł za mąż za kobietę, której Pauli nie cenił,
A przede wszystkim to, że jego samego po krótkim i burzliwym małżeństwie rzuciła żona i to dla chemika. Pauli zmarł w 58 roku, w 56 roku już wtedy skonstruowano elektrownie, pierwsze elektrownie jądrowe. Reines i Cowan odkrywają neutrino. No, nie będę Państwu tłumaczył w jaki sposób, ale dostają za to Nagrodę Nobla, ale nie myślcie Państwo, że od razu. Cowan nie dożył, bo to Nobel jest z 95 roku. Wspólnie z Perlem za odkrycie tau. Mogę jeszcze? Proszę Państwa, wielkim takim motorem rozwoju nauki niestety jest wojna. Jak Państwo wiedzą, pod przywództwem Roberta Oppenheimera w Stanach Zjednoczonych w tak zwanym projekcie Manhattan zbudowano bombę jądrową, która została spuszczona na Hiroshimę i Nagasaki. Bardzo dużo pieniędzy zostało zainwestowanych w fizykę. Bardzo wielu wybitnych naukowców przyjechało do Stanów się tym zajmować, z całego świata. No i wojna się skończyła i istnieje pewien potencjał i nie wiadomo, co z tym potencjałem zrobić. Otóż Oppenheimer w 1947 roku zwołuje konferencję, słynną konferencję na Shelter Island. Shelter Island to jest taka niewielka wyspa w widłach Long Island, która jest pod Nowym Jorkiem. No, tu wypisałem nazwiska, no, mogą sobie Państwo przeczytać, naprawdę śmietanka fizyków z podręczników fizyki. Żeby się zastanowić, czym się zajmować, jak wykorzystać ten potencjał, który istniał po wojnie. I na tym, proszę Państwa, na tej konferencji są objawione dwa odkrycia z mechaniki kwantowej. Mianowicie pierwsze to jest odkrycie Willisa Lamba. To jest odkrycie, które polega na tym, że Willis Lamb też pracował na potrzeby przemysłu zbrojeniowego i rozwijał techniki mikrofalowe, które pozwoliły mu zmierzyć bardzo dokładnie spektra atomowe, to znaczy energię, na jakich są elektrony w atomach. I zgodnie z teorią Diraca, na przykład taki jakiś konkretny poziom powinien być jeden, a nagle Lamb zauważył, że jak zmierzył to z dużą dokładnością, to ten jeden poziom, który teoretycznie powinien być jednym poziomem, jest tak naprawdę rozszczepiony na dwa bardzo blisko siebie leżące. Jeszcze był drugi wynik doświadczalny przedstawiony przez Izidora Rabiego, który też był sprzeczny z obowiązującą wówczas teorią Diraca spektrów atomowych. Legenda mówi, że w drodze powrotnej Hans Bethe, który był na tej konferencji i znany jest no, przede wszystkim z badania cykli jądrowych w gwiazdach, wykonał rachunek jadąc pociągiem do domu. Mianowicie wziął pod uwagę taki proces, mianowicie jeżeli mamy foton, który już zgodziliśmy się, że jest cząstką, to ten foton może na pewną krótką chwilę sfluktuować na parę elektron-pozyton, która następnie znowu anihiluje na foton. Tego typu proces możliwy jest tylko w relatywistycznej mechanice kwantowej, czyli w mechanice kwantowej, która bierze pod uwagę teorię, szczególną teorię względności. I wykonał, proszę Państwa, taki przybliżony rachunek tego procesu, ale okazało się, że wynik, który dostał, był nieskończony. No tutaj napisałem wyrażenie matematyczne, to jest pewna całka i jeżeli ktoś z Państwa bliżej trochę zna się na całkowaniu, no to zauważy, że jeżeli ja tą górną granicę położę nieskończoność, to ta całka będzie nieskończona. No, on jakoś to oszacował, ale problem pozostał. Co zrobić? Rzeczywiście takie procesy są możliwe w mechanice kwantowej, ale one są matematycznie źle określone. Powstało pytanie, jak sobie z tym poradzić i proszę Państwa, w następnym roku, w 1948 roku była kontynuacja tej
tej konferencji w Pocono Mountain i w pierwszy dzień były jakieś sprawozdania z eksperymentów akceleratorowych, a w drugim dniu Julian Schwinger i Albert Einstein podają przepis teoretyczny, jak wykonać taki rachunek i usunąć te nieskończoności. Bardzo wielu fizyków, w tym również Dirac, który jest ojcem tej całej teorii, uważało, że to jest tak zwany dirty trick, że to po prostu jest oszustwo. W szczególności, że jakieś tam obcinanie całek i tak dalej, prawda, no to jest w ogóle nieuzasadnione. Okazało się jeszcze, że podobnymi zagadnieniami w 1943 roku zajmował się Tomonaga w Japonii, ale to był czas wojny i o tych jego pracach było mało wiadomo. W 1948 roku, w tym samym roku, kiedy Schwinger i Einstein i Feynman mają te swoje referaty, Freeman Dyson, fizyk angielski, udowadnia, że te trzy podejścia są równoważne. Czyli w zasadzie istnieje metoda obliczania takiego typu procesów, ale ludzie ciągle czują dyskomfort. I tutaj, proszę Państwa, wkracza na scenę ponownie Einstein, ponownie Pauli. Mianowicie publikuje w 1949 roku pracę na temat regularyzacji relatywistycznej teorii pola. Regularyzacja to polega na tym, że mamy właśnie wyrażenie, które formalnie jest nieskończone, ale robimy tam jakąś sztukę, żeby ta nieskończoność się nie pojawiła. I pomysł Pauliego i Villarsa jest taki, żeby wprowadzić do teorii na chwilę inne cząstki, które mają tą własność, że do tego procesu wchodzą ze znakiem minus. I suma, czyli raczej różnica, jest skończona. Piszą tą pracę, ta praca jest powszechnie znana, ta regularyzacja Pauliego Villarsa to jest jedna z metod matematycznych w fizyce teorii pola, ale to, co jest ciekawe, na co chciałem zwrócić Państwu uwagę, że w tej pracy oni cytują pracę profesora Rajskiego. Profesora Rajskiego, który był profesorem tutaj u nas na uniwersytecie, u którego jeszcze miałem przyjemność uczyć się mechaniki kwantowej. I piszą w przypisie 11, Rajski uczynił tą propozycję wprowadzenia tych cząstek w 1948 roku, kiedy zajmował się właśnie self energy of photon, czyli energią własną fotonu, dokładnie tym problemem, o którym tutaj narysowałem. I z jego przyjazną zgodą podjęliśmy te badania i ugoniliśmy tam na inny przypadek. Proszę Państwa, ta praca profesora Rajskiego, o której tutaj mowa jest, to jest praca opublikowana w Acta Physica Polonica w 1948 roku. Wtedy jeszcze profesor Rajski był na Uniwersytecie w Toruniu, ale on przebywał, ta gwiazdka oznacza, u Pauliego w Zurychu i tam wspólnie pracowali, ale zdecydował się tą pracę opublikować samodzielnie. Gdyby opublikował tą pracę razem z Paulim, co mu ponoć Pauli proponował, to mielibyśmy regularyzację Pauliego Rajskiego Villarsa, a tak zostało Pauli Villars. No więc można powiedzieć, że w pewnym sensie błąd taktyczny, ale dzięki temu ma własną pracę. Otóż, proszę Państwa, nie dalej jak 2 lata temu ja jestem redaktorem teraz w tym czasopiśmie Acta Physica Polonica, które się ma tutaj swoją siedzibę, dostaję e-mail od pani profesor Cecylii Jarlskog ze Szwecji. Pani Cecylia Jarlskog jest fizykiem, teoretykiem zajmującym się oddziaływaniami słabymi. Ma bardzo duży wkład do teorii tych oddziaływań słabych, szczególnie do procesów z złamaniem symetrii CP, a równocześnie jest członkinią Komitetu Noblowskiego. I ona prosi, żeby przysłać jej skan tej pracy profesora Rajskiego i innej pracy profesora Rajskiego, która też była opublikowana nieco później. No i teraz jest pytanie, proszę Państwa, dlaczego ona potrzebuje w 2015 czy 2016 roku pracę z 1949 roku pana profesora Rajskiego, który już niestety nie żyje. Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że potrzebuje ją z powodu supersymetrii. Może Państwu supersymetria się obiła o uszy, ale króciutko powiem, o co chodzi. Mianowicie supersymetria to jest symetria, pewien rodzaj symetrii, który zaproponowano w latach 70. i konsekwencją tej supersymetrii jest to, że do każdej znanej cząstki
istnieje partner. I to, co Państwu mówiłem o Paulim, no to zaproponowanie jednego neutrina to jest naprawdę, można powiedzieć, peanut, czyli orzeszek, w porównaniu z tym, że do każdej znanej cząstki muszą Państwo mieć partnera. Czyli elektron ma swojego partnera, proton ma swojego partnera, neutrino, no wszyscy mają swoich partnerów. Czyli tych cząstek jest dwa razy więcej, niż by się nam wydawało. No ich oczywiście nie widać w eksperymencie. To znaczy, że ta symetria, supersymetria nie jest symetrią dokładną, jest symetrią, jak mówimy, złamaną. No i te cząstki jednak nie mają dokładnie tej samej masy, co elektron, proton i tak dalej, tylko trochę, są trochę cięższe, a nawet bardzo ciężkie. Ale co tutaj ma supersymetria do profesora Rajskiego i do prac Pauliego z 1949 roku? Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że to jest ta praca, praca taka z historii fizyki, którą Cecylia Jarskog napisała i cytuję właśnie tą pracę profesora Rajskiego. Otóż, proszę Państwa, te cząstki, które oni wprowadzili tutaj, żeby odjąć te nieskończoności, to są właśnie cząstki supersymetryczne. Oni nie zauważyli tego, że oni tak naprawdę stworzyli teorię z supersymetrią. Profesor Rajski, oni uważali, że to jest taki trik matematyczny. A to profesor Rajski, ja pamiętam bardzo dobrze, mówił nam na wykładach, ale myśmy mieli takie podejrzenia, że to może są cząstki rzeczywiste. I ostatni wątek, o którym chciałem powiedzieć, to jest wątek, który doprowadzi nas do Petera Higgsa, który był w tytule tego wykładu. Więc mam na myśli, że pan przewodniczący pozwoli mi jeszcze 5 minut, żeby tą klamrę domknąć. Mianowicie, proszę Państwa, po wojnie takim wielkim narzędziem, bardzo przełomowym narzędziem dla odkryć z fizyki cząstek to jest budowa akceleratorów. Już nie używamy promieniowania kosmicznego, tylko mamy narzędzia na Ziemi, które produkują cząstki, które możemy badać. Widzą Państwo, tutaj jest elektron, tutaj mamy proton, neutron to jest to odkrycie Chadwicka z 1932 roku, a potem po wojnie nagle jest, proszę Państwa, cała menażeria cząstek i już wiadomo, o ile ciągle się jeszcze używa cząstki elementarne, ale wiadomo, że to nie są cząstki elementarne, jeśli jest ich tyle, to muszą się z czegoś składać. No i Murray Gell-Mann z Georgem Zweigiem w 60-tych latach proponują tak zwany model kwarków. I ten model kwarków jest oparty o on jest oparty o pewną symetrię, tak zwaną symetrię ZU3. Ma wielki sukces, bo przewiduje istnienie pewnej nowej cząstki, która zostaje odkryta w Brookhaven National Laboratory. Natomiast z tą teorią Zweiga i Gell-Manna jest pewien problem, który zauważa fizyk angielski Jeffrey Goldstone. Mianowicie, że jeżeli się zbuduje teorię opartą o taką symetrię, jaką zaproponowali Zweig i Gell-Mann, to muszą istnieć odpowiednia ilość, w zależności od tego, jaki dokładnie jest schemat tej teorii, muszą istnieć cząstki bezmasowe. My, proszę Państwa, w przyrodzie znamy tylko jedną cząstkę bezmasową, to jest foton. Neutrina, o których myślano bardzo długo, że są bezmasowe, wiadomo, że już że mają masę. I wtedy oczywiście zadano sobie pytanie, no dobrze, musi istnieć określona liczba cząstek bezmasowych, ale gdzie te cząstki są? I teraz, no innymi słowy, ponieważ tych cząstek nie ma, nie obserwuje się w przyrodzie, to trzeba jakoś obejść twierdzenie Goldstone'a, ale twierdzenie to jest twierdzenie. Ale nie można obejść twierdzenia, po prostu go ignorując. W jaki sposób można obejść twierdzenie matematyczne? No trzeba zmienić założenia, z którego one zostały wyprowadzone. Otóż taką próbę podejmuje właśnie Higgs w 64 roku, proponując na dwóch stronach pewien schemat, który wychodzi poza założenia Goldstone'a i powoduje, że można się pozbyć tych cząstek bezmasowych. Ta praca została, wysłał ją do czasopisma Physics Letters. To jest 27 lipiec 64 roku. Praca powstała, wysłana została 3 dni wcześniej. Jest natychmiast przyjęta do druku. I wtedy, tydzień później, 31 lipca, Higgs pisze następną pracę, gdzie ten ogólny mechanizm uszczegoławia w pewien konkretny sposób. Czyli ma pewien konkretny model, jak to się tak naprawdę dzieje, że tych cząstek bezmasowych nie ma.
wysyła tą pracę do, no, do Physics Letters, skoro pierwszą wysłał do Physics Letters, drugą wysyła też do Physics Letters, praca zostaje odrzucona. Radzą mu, żeby wysłał gdzie indziej, żeby tam jeszcze coś przerobił. Nawiasem mówiąc, za tym faktem odrzucenia stoi pochodzący z Polski profesor Jacques Prędki, który był wtedy dyrektorem, kierownikiem, można powiedzieć, Departamentu Fizyki Teoretycznej w CERN-ie. No, Higgs się trochę denerwuje, ale zastosuje rozwiązanie połowiczne. Mianowicie bierze pod uwagę uwagi recenzenta i wprowadza w tym modelu, dyskutuje ten model bardzo szczegółowo i w tej pracy poprawionej pojawia się słowo cząstka Higgsa. Znaczy nie jako cząstka Higgsa, bo on jej tak oczywiście nie nazwał, ale to, co dzisiaj byśmy nazwali cząstką Higgsa, ale wysyła tą pracę już nie do Physics Letters, tylko do Stanów Zjednoczonych, do Physical Review. Recenzentem tej pracy jest profesor Nambu, też laureat Nagrody Nobla zresztą. Zwracam uwagę, że wcześniej podobną pracę w innym, zupełnie teoretycznym języku, ale na temat tego samego zjawiska przysłali Englert i Braut. Także Higgs w tej swojej pracy cytuje pracę Englerta i Brauta. To są te trzy prace, to są te dwie prace, to jest Englert i Braut, to jest ta druga praca Higgsa, wszystko Physical Review Letters, ten sam tom, numer 13. Jeszcze w październiku pojawia się praca trzech innych dżentelmenów, Guralnika, Hagena i Kibla, którzy to samo zjawisko opisują jeszcze w innym podejściu teoretycznym. Czyli właśnie trzy prace, które dyskutują, jak pozbyć się tych bezmasowych cząstek przewidzianych przez twierdzenie Goldstona, ale tylko Peter Higgs, dzięki temu, że mu tą pracę odrzucono, wprowadził to, dyskutuje pojawienie się tej cząstki, którą dziś nazywamy cząstką Higgsa. To są, proszę Państwa, bohaterowie tej całej historii. No i jak Państwo wiedzą, w 2012 roku w CERN-ie cząstka Higgsa została ostatecznie odkryta. Tutaj mamy ogłoszenie, to jest aula w CERN-ie, to jest profesor Fabiola Gianotti, wówczas kierowniczka, można powiedzieć, eksperymentu ATLAS w CERN-ie, obecnie dyrektor generalny CERN-u, ówczesny dyrektor generalny CERN-u profesor Dieter Heuer, oraz spokesman, czyli można być kierownik grupy eksperymentalnej CMS, drugiej grupy dużej eksperymentalnej, która odkryła cząstkę Higgsa. No i proszę Państwa, Nagroda Nobla zostaje przyznana rok później Peterowi Higgsowi i François Englertowi za teoretyczne odkrycie mechanizmu, który daje wkład do naszego zrozumienia pochodzenia masy. No ja już tutaj nie miałem o tym czasu o tym wszystkim mówić. W każdym razie za te badania, które zostały potwierdzone przez doświadczalnie. I na tym, proszę Państwa, chciałem skończyć. Myślę, że przekonałem Państwa, że historia fizyki oddziaływań fundamentalnych jest rzeczywiście pasjonująca, że bardzo dużą rolę odgrywają w niej różnego rodzaju emocje i ale nade wszystko, proszę Państwa, że odbywa się ona poprzez działania, które nie są zawsze spójne, często chaotyczne, ale zawsze dzięki ludziom szczególnie uzdolnionym, można powiedzieć, no, wybitnym jednostkom, którzy jednak nie mogliby działać, gdyby nie mieli odpowiedniego otoczenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz mini konkurs. Bardzo proszę o pytanie. Proszę Państwa, pytanie jest bardzo łatwe, także proszę przygotować się do szybkiego zgłoszenia się. Nie wiem, jaka to jest książka. Tak, jest to książka. Zresztą kolejnej osoby, o której powinienem był powiedzieć, mianowicie o naukowca polskiego pochodzenia, który też jest laureatem Nagrody Nobla, ale pracował w Stanach Zjednoczonych, Frank Kawilczka. Więc bardzo dobra książka, proszę Państwa. A pytanie jest następujące. Za co dostał Nagrodę Nobla Albert Einstein? Ja. To już musi zadecydować. Wydaje się, że... Wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego. Odpowiedź jest poprawna. Zapraszamy, tak? Gratuluję. Proszę.